Witamy w Maladze. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczynamy pierwszy pełny dzień po dniu pełnym przygód transportowo-podróżniczo-komunikacyjnych. I wreszcie widzimy ulicę, a nie tylko ludzi, bo wieczorem było widać głównie ludzi. Ale już ulice są pełne turystów, już grupy. Mieszkamy blisko całego centrum, właściwie w centrum, między innymi koło katedry. W katedrze trafiliśmy akurat na szopkę bożonarodzeniową. No, takiej, powiedziałbym, niespotykanej skali, z całe miasteczko. Znowu punkty widzenia i to ciekawe. Pytanie, czy to ten sam auto? Powoli zbliżamy się do celu naszego porannego spaceru, czyli na targową halę. Okej, to zapraszamy na przegląd tego, co się dzieje na bazarku. Kącik restauracyjny na bazarach, 3, 4, 5 barów małych, ludzie sobie zatrzymują wziąć przekąskę, szaszłyczek, lampkę wina lub piwa, ser. Oliweczki, ajajaj, piękne. Szyneczka skrobana, bezpośrednio z nóżki. No i trzeba będzie wrócić do tamtej olej. Jak? Dobre? Nie jest to golonka, ale... Jeszcze tyle tutaj rzeczy jest, ale golonki nie widziałem.
fikuśny fikus, duży. I bar ok. Nie znam się, kurwa. Na rondzie czwarty zjazd. O, kaszkieciki, czapeczki, koszyczki. Proszę bardzo. Przyjechał waliczek i będzie sobie kupował tutaj ten. Tylko te, takie zimowe. No to już teraz jest taki sezon. To jest mój rozmiar, co najważniejsze. Ale fajne, powiem ci, ładne. Witamy z Ryneczku w Rondzie. Jesteśmy w Casa Ortega. Przerwa w dreptaniu po mieście i mały test. Test tego, co zwykle. Tiramisu. Nie jadłem Magdy, to nie mam porównania. Bardzo fajnie wilgotne. Niealkoholowe, to na pewno. Ale kawowe. Dobrze kawowe. Może trochę szkoda, że ta śmietana chyba jest sprayowa, tak mi się wydaje. Ale spoko. Fajnie, że nie jest suche. Nie jest źle. Zaliczamy. Byczki z ronda. Mały strumyczek w dole to tag. To są takie początki tagu, gdzie się tag wita właściwie dopiero. To się można z tagiem przywitać. Jak się wita tag? Wita się guten tag. Od razu widać, że popularne miejsce to jest paręset osób od razu. Tak wygląda most z góry. Chyba jacyś oficjele akurat jadą. O, pięknie. To jest też rysunkowe miejsce. Ale tu by był urban sketching, na pewno. Cały czas mam takie wrażenia, że te okna z tymi kratami to są jak więzienia.
tych starych wykuszach i balkonach. Ktoś wypuścił pawia tutaj. I to nie jednego. Idziemy na stary most. Fajne to jest, te obramowania z płytek wokół okien, ekstra są. I znowu kraty. Obłędne widoki. Ronda jest miasteczkiem, gdzie można spędzić naprawdę wiele godzin na łażeniu i po ulicach, na gapieniu się na krajobraz, otoczona górami. No i zeszliśmy na stary most, stary most. Robimy taką małą pętelkę po rondzie. Znaczy nie, że po rondzie, ale po miejscowości ronda. Bo pętelkę po rondzie dzisiaj też nieraz robiliśmy, ale autem. I stąd być może z dołu zobaczymy też ten duży most, tak zwany nowy. Nie duży nos, tylko duży most. Coś mi się język plącze, a dzisiaj w ogóle wina nie było przecież. Jestem kierowcą dzisiaj. W różnych filmach z rondy możecie zobaczyć przede wszystkim ten wielki, wspaniały, kamienny, wysoki most, z którego ponoć zrzucano kiedyś także skazanych i więziono w nim. On jest tam gdzieś daleko przed nami teraz, ale warto przejść się dookoła starych murów i zejść sobie też na ten stary most, który jest z drugiej strony. Można powiedzieć, że jest to przełom tagu, bo ten mały strumyczek tutaj na dole to jest tag. Guten Tag. Można też tam zejść, zobaczyć tą wąską skalną szczelinę. Od starego mostu idziemy sobie takimi fajnymi parkowymi alejkami, żeby zobaczyć most nowy z drugiej strony. No i tu widać dopiero, jakie to jest wysokość. Musimy się zwijać, bo już się zrobiło zimno. 16 jest teraz w cieniu, więc trzeba już jechać. No, wracamy jeszcze. Idziesz? Nie. Jeszcze na chwileczkę do centrum rondy. Jest głośno, bo zaczęła się tu jakaś lokalna fiesta. Wykusz za wykuszem. Miasto państwo wykuszy. Ktoś lubi wykusze, to może tu przyjechać sobie powykusić. Może się skusić na wykusz. Może się wykusić na skusz. Tutaj takie porządne nad nami.
balkonowo-wykuszowa zabudowa. Wracamy z rondy i jedziemy jeszcze bocznymi drogami. Zatrzymaliśmy się na chwileczkę na wzniesieniu, akurat jest zachód słońca. Dodatkowy bonus na koniec dnia. Cała trasa w ogóle z rondy do Malagi, ewentualnie alternatywna tutaj bocznymi drogami. To są wszędzie góry dookoła, czasem jeziora, także przepiękne widoki. Warto zjechać z autostrady, czy tam z jakiejś drogi szybkiego ruchu, bo cały czas górka, dół, góra, dół, gdzieś tam jedziemy, wszędzie dookoła góry. Wracamy do Malagi bocznymi drogami, w takim miejscu, właściwie w miejscu niczego, prawie niczego, obok atrakcji turystycznych, ale obecnie praktycznie pustych o tej porze. Jest godzina 7 wieczorem. Odwiedzamy restaurację, która praktycznie jest otwarta, ale chyba jesteśmy sami. Zobaczymy, co się da zjeść. Ładna czapeczka z rondy. Pamiątka. Wieczorny jarmark świąteczny w Maladze. A najważniejszy element jarmarku. Hard rock.